każdym mieszkaniu, w każdym domu zainstalowana jest kamera służb specjalnych. A skąd ten węgiel będzie? Sprowadzany z zagranicy. No jak z której południa czy trendów, będzie węgiel. Czy jechać po chodniku, czy jechać po jezdni, czy w ogóle nie jechać, tylko prowadzić rower? Nie wiadomo. Kamiński i Wąsik kolejny raz chcieli nabrać wszystkich i oszukać nawet dziennikarzy. Ich pseudokonferencja prasowa okazała się hecą i cyrkiem, z którego śmieje się cała Polska, ale zdradzili coś bardzo ważnego. Również dzisiaj sprawdzamy, kto tak naprawdę stoi za prezesem w przeddzień jego przesłuchania. Poseł PiS ledwo stoi, a jutro ma bronić prezesa. Również dzisiaj znów Kaczyński, tym razem odjechał na rowerze. Prezes PiS bredzi o ścieżkach rowerowych, choć sam codziennie chowa się w limuzynie. Adam Bysiek, dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco. Subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. A my startujemy od kolejnych kuriozalnych scen, jakie mieliśmy okazję wczoraj obserwować przy ulicy Nowogrodzkiej. To tam mieści się bastion PiS i to tam za pieniądze KP, czyli Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, kryminaliści z PiS, a więc Kamiński i Wąsik, zorganizowali. Twierdzili, że to konferencja prasowa, ale zapomnieli, że między konferencją a stand-upem czy partyjną prezentacją, czytaj manipulacją, jest jednak subtelna różnica. Podczas konferencji jest miejsce na pytania, jest też czas na odpowiedź na tej patokonferencji kryminalistów z PiS. Ani na jedno, ani na drugie nie było miejsca. Nawet nie było szansy zapytać ich i skonfrontować ich słów z tym, o czym mówili. Aby było ciekawiej, są naprawdę na tyle ciekawe fragmenty, że te 40 minut stand-upu kryminalistów z PiS można streścić dosłownie w 40 sekund, a więc oddajmy głos naczelnemu pisowskiemu aktorowi Mariuszowi Kamińskiemu. W każdym mieszkaniu, w każdym domu zainstalowana jest kamera służb specjalnych, mikrofony służb specjalnych. Na bieżąco monitorowane nielegalnie jest jego życie prywatne, w tym życie intymne. No jestem ciekaw, czy to aby nie przykład tego, że chyba pisowcom pali się lekko grunt pod nogami. Jutro ich naczelny wódz, słynne Słońce Narodu, ma stanąć przed komisją śledczą, gdzie będzie przesłuchiwany w związku z zakupem z Funduszu Niesprawiedliwości Zbigniewa Zero narzędzia do inwigilacji totalnej, nagle gdy okazuje się, że jest nowy prokurator krajowy, gdy okazuje się, że trwa śledztwo w sprawie tego, że Wąsik był tak bezczelny, że nawet postawił sobie łóżko obok aparatury nasłuchowej, to uderz w stół, a nożyce się odezwą. Brzmi stare przysłowie. Ewidentnie prokuratura w stół uderzyła, a nie nożyce, przepraszam, kryminaliści odezwali się właśnie w taki sposób. Zobaczcie Państwo, jak w 40 minut można zawrzeć, w 40 sekundach można zawrzeć 40 minut. De facto ci ludzie chcieli się wybielić, chcieli pokazać, nie, to my jesteśmy ofiarami, my powinniśmy być niewinni, to inni są winni, choć to my podsłuchiwaliśmy i wgrywaliśmy do telefonu senatora Brejzy szkodliwe i zainfekowane fałszywe treści i nagle okazuje się, że można z tego całego cyrku wyciąć 40 sekund, które de facto jest po prostu przyznaniem się do winy, do tego, co robiło się przez 8 lat, aby ułatwić własnej partii wygranie wyborów. Ja nadal twierdzę, że miejsce tych bandytów jest nigdzie indziej niż na po pierwsze śmietniku historii politycznej, a po drugie więzieniu, gdzie mam nadzieję, że trafią po tym, gdy prokuratura ujawni kolejne zaniedbania, kolejne przestępstwa kryminalne, jakich dopuszczali się w imię partyjnego interesu. Czekam na Wasze komentarze, też dajcie znać, co i Wy o tym sądzicie. Temat numer dwa dzisiaj to poseł PiS, który dosłownie ledwo stoi. Jak wiadomo, w internecie i w naszym programie nigdy nic nie ginie, a więc my cofamy się nieco w czasie do słynnej afery węglowej po to, by przybliżyć Państwu sylwetkę osoby, która według nieoficjalnych doniesień jutro ma bronić prezesa przed komisją śledczą, gdy ten będzie zeznawał. Zobaczcie Państwo, jak da się chyba upaść niżej niż poziom gleby. A skąd ten węgiel będzie? Sprowadzany z zagranicy. Ale z której zagranicy? No jak z której zagranicy? No z jakiego kraju? Z południa czy trendów będzie węgiel. Tak zapewnia nas rząd.
jest to, nie wiem, z południowych krajów jest sprowadzany z Afryki i ten węgiel, o którym mówił premier. Ale można wymienić też jeden południowy kraj, który rzekomo nam sprzeda węgiel? No jeszcze raz pokażę południowe kraje i Afrykę. Ale południe czego? Południowe kraje Ameryki chociażby. Ale to pan mówił Afryka czy Ameryka? Przed chwilą pan mówił Afryka. Ameryka. Ameryka. Tak. No, jeżeli PiS stawia na takich obrońców, szczególnie przed komisją śledczą, a więc organem, który ma prawo działać w analogicznej zasadzie jak prokuratura, który może wezwać kogoś, a nawet doprowadzić do przesłuchania taką osobę przy pomocy policji. No, jeżeli PiS stawia na tak kompetentne osoby, to ja mam w głowie jedno pytanie, czy aby przypadkiem nie jest to celowa zagrywka polityczna, by zrobić z prezesa nieudolnego starca, człowieka, który potrzebuje pomocy, wsparcia i ratunku mentalnego, moralnego, technicznego, merytorycznego przed odpowiedzią na pytanie, jeżeli faktycznie te hipotezy, bo to póki co hipoteza, ale myślę, że bardzo silnie umocowana w faktach. Ten program oglądasz tylko dzięki wsparciu naszych widzów na zrzutka.pl/EXSUMF. Nie emitujemy reklam, dlatego jesteśmy niezależni. I ty możesz zostać naszym patronem. www.zrzutka.pl/EXSUMF. Ten poseł będzie jutro adwokatem, reprezentantem Kaczyńskiego, no to myślę, że nie ma co czekać na tą komisję, mając nadzieję na to, że dowiemy się czegoś więcej, a bardziej pomyśleć szerzej i głębiej, że no, jeżeli to się potwierdzi, a mi się to po prostu w głowie nie mieści, to jest to czysta polityczna zagrywka skalkulowana na to, by wybielić w oczach osób mających wątpliwości, że PiS to zorganizowana grupa przestępcza, postać Kaczyńskiego jako człowieka, który nigdy nic nie wiedział, jako człowieka no również o takim samym pokładzie intelektu, jak ten poseł, którego państwo widzieliście i słyszeliście, co odpowiadał pytany o dostawy węgla przez dziennikarza TVN24 Radomira Wita. Temat numer 3 dzisiaj, szanowni państwo, to no znów Kaczyński. Trochę sobie dzisiaj nim poszyjemy, a to dlatego, że jutro, przypominam, o godzinie 10 na żywo u nas przesłuchanie przed komisją śledczą naczelnego szefa Prawa i Niesprawiedliwości Kaczyńskiego. Tym razem podczas objazdu po Polsce w ramach kampanii wyborczej bredził o rowerach. Ten fragment ma kilka dni. My go jeszcze u nas nie puszczaliśmy i nie omawialiśmy, dlatego wpadłem na pomysł, że to najlepszy czas na to, by to zrobić, byście państwo i ja razem ocenili to, o co właściwie mu chodziło i to, co on ma na myśli, a trzy, pochylili się nad tym, jak on w ogóle może mieć czelność mówić o Warszawie, którą Trzaskowski naprawiał po tym, gdy PiS, przypomnijmy, że Kaczyński też był na czele miasta stołecznego Warszawy i ją zdemolowali. Na początku posłuchajmy razem tych zaskakujących słów, a później sobie o tym chwilę porozmawiamy. Dzisiaj rower jest modny i to dobrze, że ludzie jeżdżą na rowerach, ale to nie może być tak jak w Warszawie, że 400 metrów na przykład czy 600 drogi rowerowej, a później ona się kończy i nikt nie wie, co dalej. No. Czy jechać po chodniku, czy jechać po jezdni, czy w ogóle nie jechać, tylko prowadzić rower? Nie wiadomo. Matko, facet, który otaczał się 80 radiowozami przez 8 lat na koszt podatników. Człowiek, który nigdy nie wyszedł ze swojego słynnego palta i zza drzwi limuzyny, mówi o rowerach, podczas gdy chłop nie ma bladego pojęcia, jak dziś wygląda stolica. Jak był w Wiedniu, to mówił, że czuje się jak w innej strefie kulturowej. Jak był na Zachodzie, patrząc w internecie, co tam się dzieje, twierdził, że też Zachód nie ma racji, bo toczył z nim cały czas upartą, choć z założenia i z góry przegraną walkę. Tym razem przed wyborami pochyla się nad losem rowerzystów. Przypomnijmy tylko, że to Kaczyński jest orędownikiem tego, by nie wprowadzać w miastach stref zielonego transportu, by również no, nie unowocześniać na tyle miast, idąc śladem i torem państw zachodnich miast po to, by no, stawiać na ekologiczną, autonomiczną komunikację, czy to miejską, czy chociażby rowerową, która w takich państwach jak Holandia, czy Niemcy i Francja jest standardem.
standardem, nie mówiąc już o Belgii, gdzie co drugi człowiek do pracy czy z pracy jedzie na rowerze. Ten facet, który jedyne co osiągnął, to pokłócił Polskę, postawił pomnik smoleński, codziennie jeżdżąc swoją wstrętną dieslowską limuzyną, przyczynia się do powiększenia śladu węglowego w Polsce, nagle zajął się rowerami. No nie wiem, tutaj miałby jeździć, czy ci ludzie w wieku 90 lat, mentalnie mający 130, głosujący na PiS, czy może on sam daje sobie rękę odciąć, że chłop ani razu na tym rowerze nie siedział, ale jak zwykle, jak to na Kaczyńskiego przystało, on najlepiej wie o wszystkim. Adam Bysiek, dziękuję Wam za dzisiaj. Zanim podziękuję, to poproszę o to, by kliknąć jak zwykle subskrybuj. 82,5 tysiąca już nas jest. Wierzę, że do końca marca dobijemy do 100 tysięcy, ale tylko z Twoją pomocą. Czekam na Wasze komentarze, dajcie znać, co u Was słychać, jak oceniacie te kuriozalne wypowiedzi Kamińskiego, Wąsika, obrońcy Kaczyńskiego i w końcu samego Kaczyńskiego. Liczę jak codziennie na Wasz głos. Adam Bysiek, kłaniam się nisko, dobrego i spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Czekpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.